się nagrywa? Tak, coś mi wyskoczyło. Coś ci wyskoczyło. Aby uniknąć problemów prawnych, poinformuj wszystkich, że są nagrywani. Dziękuję za informację. Przyjmuję do wiadomości. Dobrze, Zuza, witam cię serdecznie. Niestety nie udało nam się wejść live, więc pozwolisz, że ja będę sobie podglądał pod ekran, gdyby się pojawiły jakieś pytania nam na Twitterze i na Facebooku. Witam cię serdecznie, program Futbolownia, Damian Czyżak. Witam Zuzę Walczak na moim kanale. Dzień Cześć, dobry. Witajcie. Cieszę się, że nie straciłeś entuzjazmu i dalej ze sobą rozmawiamy, mimo problemów technicznych. Nie, no nie ma problemu. Fakt faktem, mam nadzieję, że zrozumiecie, ale straciliśmy godzinę na to, żeby się połączyć i spróbować jakiekolwiek rozwiązania, ale no przykro mi, nie będziemy mieli możliwości, żebyście zadawali nam pytania na bieżąco. Więc będziemy działali po prostu według mojego schematu i według moich pytań. A tych pytań mam dużo, więc spokojnie, wystarczy, że ja zadam pytania, wierz mi, że one są wystarczające. To opowiedz w ogóle, co u ciebie słychać, bo jestem ciekawy właśnie, jak sobie radzisz jako osoba dosyć aktywna, która też jest pasjonatem futbolu w obecnych czasach, gdzie faktycznie jest to wszystko mocno ograniczone. Co tam w ogóle robisz? Czym się zajmujesz tak na co dzień, żeby teraz sobie zająć ten czas? Pewnie. Jako osoba, która jest dosyć zapracowana i wiecznie nie ma czasu na jakieś przyjemności albo aktywności dodatkowe, szczerze mówiąc, cieszę się, że mam w końcu taką przerwę, mogę trochę odpocząć, poświęcić czas na rzeczy, na które dawno nie miałam czasu wolnego, czyli czytanie książek, odpoczywanie i tak dalej, więc trochę mniej aktywnie, ale faktycznie wykorzystuję ten czas tak bardziej dla siebie, bo faktycznie przed tą całą sytuacją to była praca, dom, za chwilę pójście na trening, z treningu wracałam, była już po 21:00, więc nie było tego czasu dla siebie, kupowałam ciągle książki, które stały na szafkach, a nie było czasu, żeby je przeczytać. Także teraz nadrabiam i staram się przykuwać tą sytuację w pozytywnym stylu, żeby doceniać to, że w końcu jest ten czas, żeby nadrobić rzeczy, na które się na ogół nie ma czasu. I tak, takie mam podejście. Wiadomo, tęsknię za treningami, tęsknię za ludźmi z pracy, bo faktycznie mamy super kontakt. Teraz widzimy się tak, jak my teraz. Więc brakuje tego mocno, natomiast no, patrzę na to optymistycznie i wyciągam z tego, co się da. A pod kątem piłkarskim, skąd czerpiesz jeszcze takie, powiedzmy, ziarenka tego futbolu? No, szczerze mówiąc, teraz dużo nadrabiam właśnie jakiegoś czytania, mam masę jakichś książek dla trenerów, publikacji, więc to jest dobry czas, żeby sobie to uporządkować i faktycznie znaleźć czas na taki rozwój. To raz, a dwa, faktycznie też znalazłam w końcu czas, żeby usiąść do swojego bloga piłkarskiego, który jakiś czas temu porzuciłam i faktycznie wiecznie nie miałam czasu, żeby usiąść, napisać coś nowego, a teraz pracuję nad tym, żeby faktycznie wrócić do niego w nowym wydaniu, w nowej odsłonie, więc to mi zabija czas i w jakiś sposób się realizuję piłkarsko, bo faktycznie przechodzę przez wszystkie wpisy, muszę je uporządkować, i wspominam te wszystkie swoje piłkarskie podróże, to trochę mnie napędza. A co ciekawego czytałeś ostatnio? Wiesz co, z takich niepiłkarskich, bo akurat skończyłam książkę, która jest niepiłkarska, to biografię takiego znanego psychologa Zimbardo. No to ja, że znam. Tak, czytałem Efekt Lucyfera ostatnio. O, no ja właśnie jeszcze nie czytałam, ale czytam jego biografię, o której wspominała o tej książce. A, biografię, okej. Okay. Tak. To taki bardziej wywiad rzeka z nim właśnie. Fajna książka, która właśnie opowiada o tym, że no, czy człowiek jest faktycznie zły z natury, czy to zło powstaje przez jego otoczenie, okoliczności i sytuacje, które mu się przydarzają. Bardzo fajna książka. Ja też lubię biografię czytać, więc dla mnie coś fajnego. Zawsze coś wynoszę z takich książek dla siebie. A piłkarskiego co byś polecała? O, piłkarskiego, wiesz co, długa lista. Tak mi się wydaje. A masz jakiś swój top? Masz jakiś swój top? Tutaj też mam tak, że bardzo lubię biografie i to często lubię te biografie, które są negatywne, bo z nich wyciągam bardzo dużo dla siebie, tak. Czyli te wszystkie historie, które pokazały, jak wielu piłkarzy kilka lat temu jeszcze, mając duży potencjał piłkarski, nie wykorzystało swojego talentu przez to, że nie prowadzili się tak, jak należy. To wydaje mi się, że to jest też fajna książka tak dla trenerów, którzy mają w swoich zespołach młodych zawodników
I fajnie mieć z tyłu głowy taką świadomość, jak ich dobrze prowadzić i jak ich kierować, żeby faktycznie nie podążyli tą drogą. Więc od takich książek zabawnych i tak dalej, bardziej lubię takie życiowe, które pokazują, że no kilka decyzji może spowodować to, że super zapowiadające się kariery i wielkiego talentu można faktycznie stracić wszystko w bardzo krótkim czasie. Czyli coś jak Sypniewski, Janczyk, tego typu, Andrzej Iwan, tego typu historie. Jasne, zrozumiałe. Napoczęłaś trochę temat, który chciałem zahaczyć znacznie później, ale faktycznie jak już zaczęłaś ten temat, że wracasz do bloga, bo chciałem zapytać, czemu go troszeczkę porzuciłaś, co się dzieje ewentualnie z twoim blogiem. No bo weźmy na mecz, rozumiem, że to było coś, od czego tak naprawdę trochę też zaczęła się twoja większa rozpoznawalność wśród grandhopperów, wśród kibiców, na Twitterze chyba też tak dosyć mocno to się pojawiało i dlaczego trochę to porzuciłaś, domyślam się już pewnie, że trochę ze względu na pracę, jak to w ogóle z tobą wyglądało? Tak, generalnie wszystko się rozchodzi o brak czasu wolnego. Inne rzeczy mnie zaczęły pochłaniać i faktycznie na te boiska nadal jeżdżę, oglądam niższe ligi przede wszystkim, no ale nie było czasu na pisanie. Ja też nie jestem dziennikarką, nie mam jakiegoś wielkiego talentu do pisania, więc powstanie takiego tekstu, relacji z danego meczu, dla mnie to jest kilka dni dobrej roboty, bo zawsze też chcę przygotować fajny research, znaleźć fajne ciekawostki, żeby zainteresować nie tylko takie osoby, które mają chwilę na punkcie piłki nożnej, ale też szerzej pójść z tematem, żeby jakieś osoby też przekonać do tej piłki w wydaniu amatorskim. Więc u mnie to jest kilka dni pracy, no i jak się domyślasz, ciężko znaleźć czas na to. Teraz w tym momencie mam pracę na pełen etat plus treningi 3 razy w tygodniu, plus mecz albo sparring weekend. Natomiast wcześniej było tak, że miałam dwie prace, kończyłam jedną taką typowo na etat, a później siadałam do drugiej zdalnej, więc możesz sobie wyobrazić, że ciężko było znaleźć ten czas. No a też w weekend jeździłam gdzieś na mecze, więc jeśli miałam do wyboru, czy pojechać na mecz i tak spędzić swój wolny czas, czy siedzieć na blogu i pisać przed komputerem, wybierałam zawsze tą piłkarską rozrywkę. Przerzuciłam się bardziej na aktywność właśnie na Twitterze, na Instagramie, żeby tam jest to krótsza forma, o wiele łatwiejsza do komunikacji. No ale mam teraz mocne postanowienie, żeby wrócić na tego bloga, bo co jakiś czas wyskakuje mi powiadomienie, że ktoś skomentował coś albo ktoś pisze, że przeczytał, nie wiem, jakiś wpis z jakiegoś meczu i jak zdobyć bilety i tak dalej, więc widzę, że ciągle jest jakieś zainteresowanie. No a ja nic nie robię, więc uważam, że to jest bardzo nieuczciwe. Założyłam tą stronę, powinnam kontynuować to w jakiś sposób, więc mam mocne postanowienie poprawy. Okej, okay, no bo właśnie zajmujesz się wieloma rzeczami. Może jakbyś powiedziała też właśnie, ile rzeczy jeszcze tobie zajmuje czas, no bo tutaj historia pojawia się tego, że jesteś asystentką trenera. To jest w okręgówce, tak? RKS gra w okręgówce. Więc męska drużyna seniorów, więc to jest na pewno dosyć ciekawa przygoda. I plus PZPN, tak? Tam jest grassroots, tak? Jeżeli się nie mylę. Tak, grassroots piłki amatorskiej, czyli w takim tłumaczeniu polskim. To jak to wygląda, jeżeli chodzi o te zajęcia? Czyli mamy bloga, mamy PZPN i mamy trener, asystentka trenera, tak? Czy coś jeszcze tutaj pominąłem? No, myślę, że jeszcze trzeba pamiętać o tym grand hoppingu, bo staram się to realizować. Tak, ale to powiązałem z blogiem. No, okej. Tak. No, myślę, że to wszystko, tak mi się wydaje, że... A jak to wygląda, jeżeli chodzi o taki plan twojego tygodnia, ile poświęcasz na co czasu, co jest dla ciebie priorytetem, co, no bo tu powiedziałeś, że bloga planujesz wrócić, czyli rozumiem, że to się będzie wiązało też z wyjazdami na mecze, jak to u ciebie wygląda, jeżeli chodzi o to połączenie tego wszystkiego? Pewnie, no to wiadomo, priorytetem dla mnie jest praca, którą mam na pełen etat i faktycznie mnie najbardziej pochłania. To jest praca na pełen etat, to jest PZPN, tak? Tak, dokładnie. Tam już jestem od ponad 2 lat. W marcu była kolejna rocznica. I tak jak wspomniałeś, pracuję w Departamencie Piłki Amatorskiej. Tam mamy taką komórkę komunikacyjno-promocyjną, która odpowiada za to, żeby faktycznie inspirować ludzi do gry w piłkę. Takim głównym przesłaniem jest to, że grać w piłkę może każdy. Czyli nie skupiamy się tylko na tej piłce takiej w niższych ligach, gdzie są rozgrywki seniorów, mężczyzn. Ale pokazujemy też, że dziewczyny grają w piłkę, że niepełnosprawni grają w piłkę, dzieciaki grają w piłkę,
panie po 30 grają w piłkę, czyli idziemy bardzo szeroko, pokazując różne historie w formie wideo, w formie tekstowej, tak żeby pokazać każdemu, że czemu ty też nie możesz grać w piłkę, to nie jest, nie ma żadnych barier do uprawiania tego sportu. Oprócz tego wiadomo, mamy też jakieś inne projekty, mamy też projekty, które realizuje PZPN i je promujemy, jak na przykład turniej z podwórka na stadionu Puchar Tymbarku lub inne właśnie związane z dzieciakami. Więc generalnie to mnie najbardziej pochłania. Jak wracam z pracy, szybki jakiś obiad i faktycznie, tak jak mówiłam, 3 razy w tygodniu lecę na trening z chłopakami z Okęcia. No i weekendy, sparingi, do tego też zawsze staram się dorzucić jakiś mecz po prostu nie mojej drużyny, bo faktycznie to jest też inny klimat. Ja lubię klimat niższych lig za taką niezobowiązującą atmosferę, czyli piwko, kiełbaska albo jakieś tam znajomości, jakiś ciekawy kibic, który śpiewa hymn drużyny. Takie smaczki, które możesz faktycznie spotkać tylko w niższych ligach i to jest coś wyjątkowego dla mnie. Więc faktycznie te mecze różnią się. Te mojej drużyny, tam jest ten duży taki bagaż emocjonalny, kiedy faktycznie jest presja, są emocje i ten mecz zupełnie inaczej przeżywam. A takie wyjście na mecz niższych lig, jakiś tam drużyn, to jest po prostu dla mnie duży relaks i też możliwe spotkanie innych ludzi, spotkanie się z przyjaciółmi, takie, wiesz, wyluzowanie. Więc to jest duża przyjemność dla mnie po ciężkim tygodniu, takiej pracy dosyć intensywnej, bo tak jak powiedziałam ci, ja pracuję na pełen etat. Natomiast to też nie oznacza, że pracuję, wiesz, o 17 wychodzę z biura i już nic mnie nie interesuje. Czasem zostaję dłużej. Dwa, też mam taką pracę, że nie jestem w stanie się od niej odciąć, bo nie wiem, na Twitterze też siedzę, też rozmawiam o piłce amatorskiej, trafi mi się jakaś fajna historia, podaję dalej. Więc generalnie cały czas jestem w tej pracy, a te mecze to jest dla mnie taki fajny relaks, odskocznia od codzienności. A czujesz, że to, co łączysz teraz, czyli te wszystkie zajęcia, czyli pracę powiedzmy z młodzieżą, to grassroots plus blog twój, oczywiście grand hopping cały, plus praca z seniorami, czy to jest coś, co jest połączeniem takim idealnym, czy widziałabyś to jeszcze inaczej, w którą stronę chciałabyś to poprowadzić? To znaczy, ja zawsze wychodzę w swoim życiu z założenia, że każde doświadczenie czegoś cię uczy i możesz wyciągnąć coś z tych doświadczeń i kiedyś tam w życiu ci się przyda. I tak jak teraz patrzę, że kiedyś sędziowałam na przykład, dawno, dawno temu, jako nastolatka i bardzo dużo mnie to doświadczenie nauczyło. Teraz z sędziowaniem nie mam nic wspólnego, natomiast wpłynęło to na mnie, w jaki sposób rozmawiam z sędziami, jak ich szanuję, jak ich traktuję. Nie jestem osobą, która emocjonuje się decyzjami sędziowskimi, bo wiem, jaki to jest ciężki kawałek chleba. Wiem, że decyzje błędne się zdarzają, to jest wpisane po prostu w mecz, w ten zawód. Mogę się zdenerwować, natomiast wiem, że nigdy się nie będę wyżywała na sędziach, bo sama byłam sędzią i nie chciałabym, żeby ktoś mnie tak potraktował. Generalnie z każdego doświadczenia coś wyciągam i wydaje mi się, że praca w PZPN jest zwieńczeniem tego wszystkiego, bo pracując w komunikacji znam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Sama byłam kiedyś piłkarką, sama byłam sędzią, teraz jestem trenerką, uwielbiam niższe ligi, więc do tych ludzi się zwracamy. Więc ja, mając te doświadczenia w tych różnych obszarach, jestem w stanie łatwiej tworzyć jakieś komunikaty, wiem, co się ludziom spodoba, co komu jest potrzebne, co kogo denerwuje. Wydaje mi się, że to jest fajne połączenie tego wszystkiego. Co będzie dalej, nie wiem. Ja też jestem taką osobą, która lubi doświadczać nowych rzeczy i też nie nakładam sobie jakichś barier, że nie, tego na pewno nie zrobię, tego nie mogę, bo jestem dziewczyną, ktoś może o tym źle pomyśleć. No, nie mam takiego myślenia. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie będę za kilka lat. Mam nadzieję, że będę robiła coś fajnego, co będzie mnie pasjonowało. Tak się czasami śmieję, że kurczę, fajna praca dyrektora sportowego na przykład. Czemu by nie spróbować? A może analityka? Może to też jest fajny kierunek, żeby się rozwijać. Więc wychodzę z założenia, że fajnie popróbować różnych rzeczy, żeby odnaleźć właśnie tą, która cię najbardziej kręci. Dlatego nie wiem, może za kilka lat się gdzieś spotkamy i faktycznie będę w zupełnie innej roli, ale w tej roli te wszystkie poprzednie doświadczenia też będą mi potrzebne do tego, żeby lepiej rozumieć swoje otoczenie.
Nie, no myślę, że świetne podejście. Powiem ci, że rozmawiałem ostatnio, akurat mam ten cykl taki trochę rozmów z różnymi naprawdę fajnymi osobami, pasjonatami. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o tych, którzy są na pierwszych stronach gazet, bo uważam, że w piłce nożnej jest wiele ciekawych osób, którym przykładem jesteś również ty. I tutaj na przykład był Arek Stolarek, ale też Emil Kot był, który na przykład też opowiadał o tym, że on faktycznie zaczynał od trybun, zaczynał od później tych ławki trenerskiej, był też przecież piłkarzem i tak naprawdę spróbował wszystkiego, teraz scoutingu, więc po trochu każdego rzeczy, wszystkich rzeczy próbują i też mówił, że może stołek dyrektorski, coś takiego też by było ciekawym doświadczeniem, więc tu akurat uważam, że to jest bardzo fajne. A jak uważasz, jak mocno się zmieniło takie podejście, postrzeganie kobiet, no bo nie, no to nie ma co się ukrywać, to się dosyć mocno zmieniło, ale jak ty oceniasz w ogóle tę zmianę w polskiej piłce nożnej, w ogóle u nas na naszym podwórku? Bo tutaj też pytał o to Michał Mączka, którego zresztą znasz, Zgadza. futboholik. Dokładnie. I jak oceniasz to, te zmiany na płaszczyźnie w Polsce na przestrzeni ostatnich 5 lat i jak się zmieniło? To było pytanie o piłkę nożną kobiet, czy kobiety w piłce generalnie? Tutaj on wspomniał, bo to jest też trochę moje pytanie, bo Okay. też jakby podobne pytanie chciałem zadać. On pytał tutaj, że ty jesteś aktywną osobą, która wspiera kobiecy futbol, ale jak oceniasz, nie o kobiecy futbol myślę, tylko w ogóle o postrzeganie kobiet. Ja myślę, że w tę stronę bym poszedł. Okej. Okay. Postrzeganie kobiet w piłce nożnej. No, ja mam, to znaczy jestem osobą, która Pewnie możesz stara na się. swoich doświadczeniach opowiedzieć, najłatwiej ci będzie. Jestem taką osobą, która stara się zawsze szukać pozytywów w całej sytuacji. Nie skupię się na tych negatywach, na tych nieprzyjemnych sytuacjach, nieprzyjemnych hasłach, komentarzach i tak dalej. Nawet taką zasadę mam u siebie na blogu, że staram się skupiać na tym, co fajne i to promować, a nie skupiać się na negatywnych rzeczach i je rozprzestrzeniać. Tak samo mam w przypadku, kiedy ktoś się mnie pyta o kobiety w piłce nożnej. Bo generalnie jest tak, że no niestety, jakbyś przyjrzał się mojemu Twitterowi, to często jak gdzieś się pojawia hasło, że o kobieta, trenerka w szatni męskiej, to przytacza się historię pani Ostrowskiej z Legii Warszawa. Kojarzysz historię? No Tak, właśnie. jasne. I ja na przykład tego totalnie nie rozumiem, bo znając życie, pewnie było takich historii mnóstwo, gdzie to mężczyzna popełni błąd, który kosztował drużynę właśnie tego typu konsekwencje, i nikt tego nie pamięta i nikt nie wspomina, że o, to był mężczyzna i on popełnił błąd. A ta historia pani Ostrowskiej tak się ciągnie, to jest po prostu coś niesamowitego. Dla mnie to jest jakiś fenomen. I to jest męczące, że wydarzyła się jakaś jedna sytuacja niekorzystna i to się ciągnie ze wszystkimi kobietami. Tak jak mówię, to błędy zdarzają się każdemu i niezależnie od płci. Więc to jest coś, co mnie denerwuje. Ja na to nie zwracam uwagi, bo uważam, że to jest śmieszne, jeżeli ktoś korzysta z takiego argumentu. Natomiast no, nie jest fajne cały czas przywoływanie w twoim kontekście historii kobiety, która popełniła jakiś błąd. I generalizowanie, że na pewno skoro ona popełniła błąd, to na pewno ty też popełnisz błąd, bo jesteś kobietą. Więc to jest trudne. No, ja jak szukałam klubu, w którym mogłabym zdobywać jakieś doświadczenie trenerskie, też rzuciłam hasło na Twitterze, nawet zrobiłam ankietę, czy prosząc o takie bardzo szczere odpowiedzi, nie komentując nikogo zdania. Zapytałam się, co sądzą o kobiecie właśnie w męskiej szatni, seniorskiej szatni, w męskiej piłce. No i 75% osób powiedziało, że sobie tego nie wyobraża i że O. komentarze były w stylu, że nie no, bo kobieta przynosi pecha w szatni. I dla mnie to jest też bardzo zastanawiające, bo ja rozumiem jakieś przesądy i tak dalej, natomiast no, świat idzie do przodu. Wiemy, że nie ma czegoś takiego jak pech. No, nie wiem, może ja się obracam wśród osób dosyć inteligentnych, ale są takie przekonania, więc wydaje mi się, że z każdym rokiem będzie łatwiej. Co ciekawe, na przykład widzę to w sędziowaniu. Jak ja zaczynałam sędziować, to było 14 lat temu. To ja byłam ciekawostką i to faktycznie, jak przyjeżdżałam gdzieś na mecz, to ludzie byli w szoku. Byli zainteresowani tym, jedni zdenerwowani, że kobieta, jak to w ogóle możliwe. Reakcje były skrajne, ale były.
Natomiast teraz, jak chodzę na różne mecze jako kibic, widzę, że dziewczyny sędziują i to już nie wywołuje takich emocji. Czyli jest ich coraz więcej, coraz częściej taki kibic widzi, kibic zawodnik widzi na meczu kobietę i staje się to normalnością. To jest normalne. Okej, okay, jest dzisiaj sędzia, w tamtym tygodniu też była na meczu, miesiąc temu też była jakaś kobieta. Okej, okay, to jest naturalne. Natomiast w przypadku trenerek to jest wciąż dla wielu takie niedopuszczalne i to przede wszystkim trenerek męskiej szatni. Bo jeśli kobieta trenuje kobiety albo trenuje dzieciaki, okej, okay, nie ma problemu, niech sobie trenuje. To nikogo to nie interesuje, to niech tam sobie po prostu realizuje się. Ale widzę taką, jakąś taką barierę, że mężczyźni nie chcą dopuszczać kobiet do swojego świata. Uważają, że to jest ich świat. Piłka nożna mężczyzn, to jest świat mężczyzn i żadna kobieta nie powinna w ogóle wchodzić do tego świata, bo dlaczego? Też fajnym argumentem zawsze, który ja spotykam, jest to, że no jak zawodnik ma słuchać kogoś, kto gra gorzej w piłkę od niego? No tak, Myślę, że rozumiem. historia zna wielu takich trenerów, którzy nigdy nie byli zawodnikami, którzy zrobili jakąś wielką karierę, a są teraz na topie. Więc jeśli się mnie pytasz o to, jaki jest odbiór, jest różny. No ja się skupiam na tym pozytywnym, że na przykład tak jak jestem u siebie w drużynie, nikt nie mam nadzieję i nie odczuwam tego, żeby mnie postrzegał przez pryzmat płci. Ja jestem tam, żeby im pomagać, żeby było łatwiej trenerowi, żeby oni też mieli ciekawsze zajęcia, żeby wszystko szybciej się organizowało. Wiadomo, no, jeżeli jesteś w klubie amatorskim, to każda dodatkowa osoba to jest dodatkowa pomoc, więc tak się powinno na to patrzeć. A no, czy jestem kobietą, mężczyzną, serio nie powinno mieć to żadnego znaczenia. Więc staram się patrzeć na to optymistycznie i że coś się zmienia i być może tak jak w sędziowaniu, to będzie normalne za kilka lat, ale też nie ma co ukrywać, że no jest ta dyskryminacja i wielu mężczyzn nie potrafi się pogodzić z tym, że no jak to jest możliwe. Co ciekawe, przeszkadza to tym, którzy ze mną nie współpracują, a wydaje mi się, że moja szatnia mnie akceptuje i dla nich to jest okej, okay, w porządku, zwłaszcza jak już dłuższy czas ze sobą współpracujemy, to nie wiem, wydaje mi się, że zachowują się całkowicie naturalnie w moim towarzystwie. No ale denerwują się ci, którzy nie są związani z klubem, bo dla nich to jest nie do pomyślenia, że kobieta może być w szatni. Jasne. A jaka jest twoja rola właśnie jako asystenta, asystentki? Jak to podzieliliście? Jak wygląda? Jakie za zadania dostałaś? Jaki przydział zadań? To znaczy, ja przychodząc do klubu przede wszystkim chciałam być pomocą dla trenera. Jesteśmy w okręgówce, mieliśmy ambicje na awans. Zobaczymy, jak to się potoczy, bo też nie wiemy, jakie będą rozwiązania PZPN-u w tym aspekcie. Czekamy na właściwie decyzję, bo jest szansa, że awansujemy. Być może to będzie baraż, jeszcze nie wiemy. Mamy drugą pozycję, ale mamy tyle samo punktów, co lider. Więc ja jestem tam przede wszystkim, żeby trenerowi było lżej i żeby mógł się skupić na swojej pracy. Poczekaj moment, bo zaraz mi się rozładuje. Dobra, dobra, okej. Och, Okay. czekaj, czekaj. Nie ma problemu. Czekaj, może. Śmiało podłącz się, możemy tutaj, Dobra, wiesz. jestem. Co, ja jestem podłączona. Zacząć od początku tą odpowiedź, czy. Możesz tak, jaka jest twoja Dobra. rola właśnie w RKS-ie? Jak wygląda twoja praca asystenta? Przede wszystkim jestem tam, żeby pomóc trenerowi, żeby odciążyć go z jego obowiązków. Wydaje mi się, że to też fajnie działa. Też się uczymy tej współpracy na bieżąco i faktycznie wydaje mi się, że z każdym miesiącem to się rozwija. Dużo też rozmawiamy, bo ja też chcę jak najwięcej czerpać z tej relacji, z tej współpracy. Więc często rozmawiamy o zawodnikach, o ich aktualnej dyspozycji, o tym, kto powinien zagrać, kto się nie sprawdził. Czasami dostaję zadania takie, że obserwuję zawodnika w danym meczu konkretnego, żeby sprawdzić faktycznie, czy robi jakiś postęp, czy się wywiązuje ze swoich zadań. Więc wtedy po prostu biorę kartkę i zapisuję jego interwencje, jego skuteczne działania. Ale generalnie jestem tam po prostu, żeby pomóc, żeby trenerowi było łatwiej. Wiadomo, jak to na poziomie amatorskim.
Jesteś sam i właściwie musisz robić wszystko, bo jesteś od wszystkiego. Na poziomie profesjonalnym masz właściwie trenerów, asystentów, którzy zajmują się poszczególnymi elementami treningu. Jedna osoba jest od rozgrzewki, druga zajmuje się czymś zupełnie innym, trzecia obserwuje po prostu trening, wyciąga wnioski, masz analityka i tak dalej. Ten sztab jest szeroki. Na poziomie amatorskim jesteś z tym wszystkim sam, dlatego wydaje mi się, że dlatego też trener zareagował optymistycznie, że będzie miał po prostu dodatkową osobę do pomocy. I tak jak mówię, ja nie mam z tym problemu, żeby też pomagać, rozkładać sprzęt do ćwiczeń i tak dalej, bo taka jest moja rola. Ale to jest naturalne i wydaje mi się, że taka też jest rola asystenta, żeby ta praca głównego trenera była jak najłatwiejsza, jak najbardziej płynna, żeby on się mógł skupić na tym, co najważniejsze, a żeby asystent pomagał mu realizować plan, który on sobie założył. Więc mam nadzieję, że się z tego wywiązuje. Tak jak mówię, no, nie jestem mega zadowolona z tej współpracy. Uważam, że w klubie jestem w stanie zdecydowanie więcej się nauczyć niż na jakimkolwiek kursie trenerskim, bo to jest praktyka i możesz czytać wiele książek, oglądać wiele szkoleń i brać udział w konferencjach, ale póki nie doświadczysz, nie wiem, emocji związanych z meczem, póki nie musisz zarządzać tą grupą, która składa się z wielu różnych charakterów, każdy ma inną motywację, każdy jest inny, każdy inaczej reaguje na zwycięstwa, porażki. Jeden po zwycięstwie jest mega zmotywowany, żeby grać jeszcze lepiej, żeby trenować jeszcze mocniej, a drugi jest, wiesz, rozluźniony, bo już wygrał wszystko. Naprawdę to jest przede wszystkim też, wydaje mi się, takie dobre doświadczenie, jeśli chodzi o patrzenie, obserwowanie, jak się zarządza grupą i taką psychologią grupy, bo czasem jednego trzeba zmotywować krzykiem, a z drugim trzeba po prostu porozmawiać na spokojnie i zapytać się, co u niego, czy coś się wydarzyło w jego prywatnym życiu, co wpływa na jego aktualną dyspozycję na boisku. A miałaś już właśnie jakieś takie doświadczenia po jakimś tam tym okresie z zawodnikami, że nie wiem, faktycznie nie wiem, rozmawiałaś, może coś się ciebie próbują poradzić, zwracają uwagę, żebyś im ewentualnie coś podpowiedziała. Jak ta współpraca przebiega? To znaczy tak, ja z tego co obserwuję, też staram się być. Jak pierwszy raz przyszłam do klubu i byliśmy przed pierwszym treningiem, zostałam przedstawiona przez prezesa, przyszłam do szatni, przybiłam z każdym piątkę i poprosiłam o to, czy mogę coś powiedzieć do zawodników na przywitanie. No i powiedziałam, że zależy mi na jednej rzeczy. Tą rzeczą jest to, żeby czuli się przy mnie swobodnie, bo ja sobie nie wyobrażam tej współpracy, jeśli ktokolwiek będzie się przy mnie hamował, nie będzie przy mnie przeklinał, co jest miłe, że nie chce przeklinać przy kobiecie, ale to nie zagra, jeżeli on nie będzie się zachowywał naturalnie, bo jest w swoim zespole, w swojej szatni. Ja tutaj mam być, pomagać, ale nie mam przeszkadzać. A jeżeli ta atmosfera nie będzie swobodna, luźna, naturalna, no to nie zagra i to nie ma sensu. Więc moja prośba pierwsza była taka, żebyśmy się wszyscy czuli swobodnie i żebyśmy się nie hamowali, bo tego nie chcę i to jest najgorszy scenariusz, jaki może się wydarzyć. I faktycznie tak było, natomiast wiadomo, że z czasem to zaufanie było większe. I ja też widzę, że zawodnicy, z którymi rozmawiam i z którymi mam jakąś lepszą relację, jak mnie poznają, to mają wobec mnie większe zaufanie i dostrzegają to, że nie jestem osobą, która po prostu sobie wymyśliła, że chce być trenerem, tylko mam wiele doświadczeń związanych z piłką w różnych rolach i mam pojęcie na temat piłki nożnej. Więc z wieloma zawodnikami jestem w jakimś tam kontakcie, nie wiem, na Messengerze, na Instagramie, gadamy po meczach i tak dalej, więc też często, co ja na przykład bardzo uwielbiam w swojej pracy, to ławka rezerwowych, na której panuje szydera, wiadomo, natomiast to jest też miejsce, na którym możesz bardzo dużo się dowiedzieć o drużynie. O tym, kto jak to się prowadzi, co u niego w życiu i tak dalej. No, to są informacje potrzebne trenerowi, bo wiele rzeczy się łączy właśnie z formą na boisku. No i na tej ławce rezerwowych też wiele rzeczy możesz przegadać. Zachowania kolegów z drużyny. To jest super forma, taka też niezobowiązująca. To nie jest, wiesz, zabranie zawodnika na bok i analiza, gdzie on może się czuć niekomfortowo,
tylko w luźnej atmosferze rozmawiasz o różnych aspektach gry. Jest to niezobowiązujące, ale wynosisz coś od siebie, wynosisz od niego to, jakie on ma spojrzenie na grę i na zachowanie w danej sytuacji, ale z drugiej strony też jesteś w stanie mu coś przekazać i pokazać inny pogląd na tą sytuację. Można było zrobić inaczej, albo pomyśl o innym rozwiązaniu, o innym wariancie, więc wydaje mi się, że to zależy, wiadomo. To nie jest tak, że z każdym zawodnikiem mam super kontakt, natomiast jest kilku, z którymi mam bardzo dobry kontakt i wydaje mi się, że ufają mi i wierzą w moje kompetencje i widzą, że jestem tutaj, żeby pomóc. I jestem tutaj dla nich. To też poświęcam swój wolny czas, żeby klub fajnie prosperował i żeby treningi były fajne, dobrze zorganizowane, żeby wszystko było na czas. Nie smutno ci będzie, jeżeli te rozgrywki zakończą się przedwcześnie, czyli mam na myśli tutaj teraz, gdyby zostały już nie tyle co anulowane, ale faktycznie no, nie dokończylibyśmy całego sezonu. Będzie mi smutno, bo już teraz mi brakuje właśnie tej atmosfery, meczów i tak dalej. Też moim odkryciem jest to, że po wielu latach, kiedy się grałam w piłkę, to miałam bardzo długą przerwę. Od tego, jak się przeżywa mecz, jeżeli faktycznie zależy ci na wyniku. Bo ground hopping ma to do siebie, tak jak się mówi, że to dla mnie jest forma relaksu i czy wygra jedna drużyna, czy druga, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Jeżeli jesteś zawodnikiem albo trenerem, to ma dla ciebie bardzo duże znaczenie No i tak. faktycznie, jak zaczęłam teraz trenować w klubie, to bardzo się emocjonuję tymi meczami i to jest zupełnie inne oglądanie meczu. Więc faktycznie brakuje mi tej atmosfery, tego uczucia. Będzie mi smutno, jeżeli te mecze zostaną zakończone, natomiast też uważam, że bezpieczeństwo jest po prostu numerem jeden i to jest najważniejsze. Tak jak mówię, w naszym przypadku sytuacja jest jeszcze nierozstrzygnięta, więc w teorii być może mamy duże szanse na awans, ligę wyżej. Tylko, no właśnie, czy ten awans będzie tak smakował jak taki normalny? No, super, super runda za nami, więc faktycznie sportowo zasłużyliśmy. No ale to no, To nie to samo. będzie mi brakowało meczu ostatniego, którym wiesz, Tak, przyklepujesz tak. awans wyżej. No to są niesamowite emocje, radość, a mogę tego nie doświadczyć, mogę się dowiedzieć z uchwały, że awansowaliśmy i okej, fajnie. W swoim CV trenerskim sobie wpiszę awans, ale to nie będzie to samo. To nie będzie taki awans. Będzie wywalczony na boisku, ale po prostu jest taki niespodziewany i brakuje w nim tych emocji, że wiesz, że to jest ostatni mecz, że jest mega ważny i musimy go wygrać, żeby awansować. A tak to rozegraliśmy ostatni mecz, nie wiedząc, że jest decydujący. No ale ja mam tę samą sytuację, bo też gram w A-klasie i też mamy pierwsze miejsce i mamy przewagę i nie możemy to kończyć i powiem Ci szczerze, że żadnej satysfakcji bym nie miał z tego awansu. Tak jak raz pamiętam awansowaliśmy chyba z jedną drużyną z czwartego miejsca, bo się okazało, że trzy pierwsze miały awansować, a się okazało na koniec przy reorganizacji, że nawet czwarte wchodzi i przyznam szczerze, że totalnie nie miałem przyjemności z tego awansu, nie? Właśnie, Bo wiem, że dokładnie. zawaliliśmy na sam koniec sezonu i mieliśmy czwarte zamiast na przykład tam drugiego czy pierwszego, nie? A co to za drużyna? Wiesz co, ja teraz Dobra. gram w Jurandzie Kozie Głowy. Okej. To Wcześniej jest gdzieś grałem w Poznanie, w tak? Złocie Złotkowo wcześniej grałem. Tak, to jest koło I Poznania. okolicy na Canarinhos, Tchórzewo. No tak, Skurzewo, no to są te ligi, nie? Więc znane ci rozumiem. Tak. Słuchaj, tu pojawiło się takie pytanie, jak jesteśmy jeszcze w tym temacie. Marcin Bondaruk zapytał, czy wolisz pracować z mężczyznami, czy w cudzysłowie babami i dlaczego? Powiem szczerze, że nie wiem, bo nigdy nie miałam okazji pracować z kobietami. Wydaje mi się, wiele osób z jednej strony było ciekawe i pytało się mnie, dlaczego decyduję się najpierw na męski klub. Z drugiej strony zarzucało mi, że dlaczego wybieram męski, a nie kobiecy i że może powinnam, a w ogóle to powinnam zacząć od dzieciaków, bo taka jest naturalna ścieżka dla trenera. Ja się całkowicie z tym nie zgadzam, bo nie każdy trener jest stworzony do trenowania dzieciaków, nie każdy może wiązać z tym przyszłość i wcale nie jest tak, że każdy musi zaczynać od dzieciaków. Dlatego wybrałam ścieżkę, jaką wybrałam. Ale właśnie, wszyscy się zawsze pytają, dlaczego nie kobiety? Przecież to dla siebie łatwiejsze. A moim zdaniem, dla mnie męska drużyna jest czymś bardziej naturalnym, bo ja się obracam w męskim środowisku, no, pracując w piłce, po prostu masz przewagę mężczyzn
I wydaje mi się, że na tym etapie już jestem do tego wszystkiego przyzwyczajona i łatwiej mi się współpracuje z mężczyznami, bo ich znam lepiej. Na co dzień zespół w PZPN-ie to też przede wszystkim mężczyźni, mam tylko Justynę montażystkę, a tak to sami faceci. I już jestem do tego tak przyzwyczajona, że nie wiem, czy wchodząc do kobiecej szatni, bym się czuła komfortowo. Nie znam tej szatni, nie wiem, jak się kobiety zachowują. Ja grałam w piłkę, zakończyłam karierę mając 16 lat, więc bardzo dużo się pewnie zmieniło od tego czasu. Też nigdy nie byłam w seniorskiej szatni. Nie wiem, jak bym się czuła. Na pewno wydaje mi się, że bardziej bym się stresowała wchodząc do kobiecej szatni niż wchodząc do męskiej szatni. Dlatego wybrałam męską, bo jest dla mnie naturalna i bardziej znajoma mimo wszystko. No, odpowiadając na pytanie, nie wiem. A możesz powiedzieć w takim razie, troszeczkę wracając do początków, ponieważ myślę, że tu też się nasuwa trochę od razu pytanie po tych wszystkich historiach, które gdzieś wysłuchaliśmy, skąd w ogóle twoja miłość do piłki się pojawiła, bo to jest też dosyć ciekawe, że stałaś się taką pasjonatką i jesteś tu, gdzie jesteś, ale no, od czegoś to się musiało zacząć. Od podwórka. Wydaje mi się, że tak jak no, u większości osób, po prostu to się zaczyna na podwórku, że ta piłka nożna jest taką podstawową rozrywką. Też pochodzę z bardzo małej miejscowości, małej wioski, 300 mieszkańców i no, nie mieliśmy zbyt wielu rozrywek i możliwości spędzania czasu wolnego, a ta piłka zawsze ktoś ją miał. I to była najprostsza rozrywka i spędzało się całe wieczory po prostu grając w piłkę. Po szkole się rzucało plecaki, robiło się bramki i taki był początek. Później to się przeistoczyło w jakieś rozgrywki szkolne. Później przez chwilę byłam w klubie piłkarskim Rolnik Biedrzychowice. Dziewczyny teraz grają w Ekstralidze, czyli na najwyższym stopniu rozgrywkowym kobiet. Wtedy były znacznie niżej, natomiast no, ja występowałam w zespole juniorek młodszych. Problem był jeden. Ten klub był bardzo daleko od mojego miejsca zamieszkania. Miałam kilka koleżanek, które też tam jeździły na treningi. No ale to było bardzo dawno temu i po prostu zawsze ktoś musiał poprosić swego rodzica, żeby zawiózł autem tak daleko. Zanim te wszystkie koleżanki się pozbierało, to wychodziło 100 kilometrów tam i z powrotem, więc to była duża wyprawa, i w pewnym momencie po prostu no, nie jesteś w stanie regularnie trenować. Co tydzień prosić tatę, żeby jechał z tobą. Wiadomo, finanse też tutaj odgrywały dużą rolę. I to jest chyba największa bolączka piłki kobiecej, że tych klubów jest po prostu bardzo mało. Jak jesteś młodym chłopakiem, to masz klub właściwie w każdej wiosce. Ja wywodzę się z Opolszczyzny i tam faktycznie co drugiej miejscowości masz klub piłkarski, jesteś w stanie w nim grać. Czyli możesz podjechać rowerem, nie musisz nikogo prosić, jesteś niezależny. W piłce kobiecej wtedy było bardzo ciężko. Teraz jest już lepiej, jest coraz więcej akademii piłkarskich dla dziewczynek. Dziewczynki też częściej grają już z chłopcami. Jeżeli nie ma drużyny dziewczęcej, więc te możliwości są większe, ale wtedy faktycznie no, musiałam zrezygnować, bo po prostu nie byłam w stanie jeździć regularnie na treningi. Wtedy stwierdziłam, że no nie mogę odejść z piłki i stąd pomysł na sędziowanie. Tak, to rozumiem, czyli to się przeszło w sędziowanie naturalnie, ale to sędziowanie też mówisz, że w pewnym momencie zaprzestałaś i jak to później mniej więcej wyglądało? Później się pojawił ground hopping, czy? Nie, jeszcze wcześniej jeździłam na mecze Śląska Wrocław i realizowałam się bardziej jako właśnie kibic piłkarski. Wywodzę się z Opolszczyzny, ale do Wrocławia mam całkiem blisko i jeździłam na wszystkie domowe mecze Śląska Wrocław. Tam też już zaczęłam myśleć bardziej o przyszłości, o karierze zawodowej, więc zapisałam się na wolontariat sportowy w klubie w dziale marketingu, więc pomagałam przy organizacji meczu, a później bezpłatnie mogłam sobie po prostu w zamian za to oglądać mecze. To też już było jakieś takie pierwsze doświadczenie związane z marketingiem sportowym, żeby zobaczyć, jak wygląda klub piłkarski od środka, jak wygląda organizacja meczów. No i to też był taki jakaś taka przygoda, która też mi otworzyła horyzonty na wiele spraw. A ty masz taki plan, w ogóle całą swoją przyszłość wiążesz z piłką nożną, ze sportem? Ostatnio się nawet nad tym zastanawiałam i wydaje mi się, że mam kompetencje, które mogłyby się przydać w różnych branżach i żebym sobie poradziła. Jestem taką osobą, która
szybko się uczy i szybko przyswaja wiedzę i też nie ma problemu z tym, żeby robić coś nowego, innego. Ale wydaje mi się, że nawet jakbym się zdecydowała na taką pracę, to po 3 miesiącach by mi tego brakowało. To jest właśnie największy atut mojej aktualnej pracy, że ja pracuję, o czymś rozmawiam, nie wiem, spotykam się w jakimś temacie, ale cały czas mówię o rzeczach, które uwielbiam, które rozumiem, które są dla mnie czymś naturalnym i wiem, że robię coś ważnego, koniecznego, potrzebnego. Zawsze sobie myślę o tym, że dzięki mojej pracy ktoś może postanowić wrócić na boisko albo, nie wiem, mała dziewczynka, mały chłopiec pomyśleć o tym, że faktycznie chciałoby się realizować jako piłkarz. Uważam, że to też ma akurat praca w PZPN-ie dla mnie osobiście ma taki misyjny charakter, że robię coś ważnego, potrzebnego i to jest dla mnie ważne, bo ja niestety jestem taką raczej idealistką i uważam, że praca powinna nieść jakąś wartość i zmienia świat na lepsze i wydaje mi się, że ta praca mi to daje. I tak jak dzisiaj rozmawiamy, ja generalnie bardzo nie lubię wywiadów i tak dalej, zwłaszcza takich jak teraz, kiedy muszę siebie widzieć i inni będą mnie widzieli. Natomiast zdam A czemu sobie nie sprawę. lubisz? Nie wiem, jakoś po prostu chyba ze sobą nie przypadam. W każdym razie zdam sobie sprawę, że każda taka aktywność może sprawić, że faktycznie ten wywiad do kogoś dotrze i ktoś może się zainspirować tym i mam takie jakieś doświadczenia, że pod tego typu wywiadach odzywają się do mnie różne osoby i piszą, że nie wiem, o Zuza, słyszałam twoją historię, zapisałam się ostatnio na kurs trenerski. Myślę, no super, no ja poświęciłam tylko godzinę na to, żeby gdzieś tam coś poopowiadać o sobie, a dzięki mnie jakaś dziewczyna odważyła się na to, żeby pójść na kurs trenerski. Będzie przez najbliższe kilka lat się w tym realizowała i spełniała. Ostatnio też miałam taką sytuację, że odezwała się do mnie pani psycholog z jednej ze szkół, mówiąc, że ma swoją podopieczną, która bardzo kocha piłkę nożną, ale faktycznie jej sytuacja nie pozwala na to, żeby zapisać się do jakiejś komercyjnej szkółki. No i udało się znaleźć szkółkę, która bezpłatnie przyjęła tą dziewczynkę na treningi. Wiele osób się też w to zaangażowało z Twittera i faktycznie to dało mi takiego kopniaka i taką wiarę w ludzi, że można robić dobre rzeczy, a ja wierzę w to, że piłka nożna niesie ze sobą takie fajne wartości i ja też dużo się nauczyłam poprzez piłkę, szacunek do drugiej osoby, jakaś taka sumienność, wiele takich pozytywnych cech, które czynią cię lepszym człowiekiem, więc wierzę w to, że ta piłka ma taką moc, dlatego się zmuszam właśnie do wywiadów, bo nawet jeśli jedna osoba zrobi coś pozytywnego albo przekona się, podejmie jakąś akcję, działanie, to już jest super sukces. Nie no, podzielam twoje zdanie. Jednak mam nadzieję, że to nie jest tak wielka udręka dla ciebie ta rozmowa, a rozumiem, że tylko ten początek, zanim się mogliśmy połączyć faktycznie i że nam nie wyszło na początku, jest to w tylko porządku, natomiast no, zobaczymy, jak ocenią twoi widzowie. Zawsze jest pozytywnie, wierz mi, zawsze jest pozytywnie. Okay. Mam pozytywnych widzów, więc liczę, że tutaj też będzie pozytywnie. A powiedz mi, co z tym groundhoppingiem, no bo to jest coś, co mam wrażenie powoli albo już jest całkiem popularne, zdobywa większą popularność, więcej osób się tym interesuje, więcej osób się w tym odnajduje, ludzie to lubią, podoba im się, jest to coraz bardziej popularne. Kobiet mimo wszystko chyba i tak w tym środowisku jest mniej niż mężczyzn, tak mi się wydaje. Zgadza się, ale są coraz częściej i to często dziewczyny też zajmują się fotografią, więc to też jest fajne, pozytywne. A twoja zajawka do tego, jak to wyglądało właśnie i jak te historie wszystkie wyglądały z twoimi wyjazdami i tak dalej? U mnie było tak, że ja już wtedy pracowałam w branży sportowej. Pracowałam wtedy w tej arenie, czyli takich rozgrywkach No, piłkarskich kojarzę. Dokładnie największe w Polsce i zajmowałam się już wtedy tym, pisałam jeszcze jakieś artykuły naukowe o sporcie, o fenomenie społecznym i o komercjalizacji, więc bardzo mocno siedziałam w tej piłce nożnej i to pod wieloma względami. No ale pewnego dnia tak sobie pomyślałam, że no fajnie, zajmujesz się piłką nożną, a kiedy ostatni raz oglądałaś jakiś mecz na żywo? Ciężko było sobie przypomnieć. No i stwierdziłam, że coś tutaj jest nie halo. A zawsze mnie denerwowali ludzie, którzy są ekspertami, ale są po prostu mocno takimi teoretykami.
bo nie zrozumiesz piłki nożnej, jeżeli nie doświadczysz jej. Nie musisz być trenerem, piłkarzem i tak dalej, ale no, jeżeli nie chodzisz na mecze, to nie rozumiesz wielu nawet mechanizmów, które rządzą tym światem. Nie wiesz, dlaczego kibice zachowują się w taki, a nie w inny sposób. No i stwierdziłam, że no, trzeba coś z tym zrobić, no ale stwierdziłam też, że jeżeli po prostu sobie postanowię, no to pójdę na kilka meczów i odpuszczę. Dlatego założyłam sobie tego bloga, żeby mieć jakieś zobowiązanie. Jeżeli coś mówisz publicznie i składasz jakąś deklarację, no to trudniej ci jest się z tego wycofać. No i tak zaczęłam chodzić na mecze, jeździć coraz dalej. Czasami na jakieś szalone mecze potrafiłam pojechać 300 kilometrów na mecz C-klasy w okolice Krakowa, żeby po prostu zobaczyć tam fajny klub i fajną atmosferę. I tak to się zaczęło. Myślę, że tutaj dużą rolę w ogóle, generalnie jeśli chodzi o grand hopping w Polsce, to tutaj odegrał Radek na pewno z Kartoflisk, bo faktycznie on pokazał ludziom różnym, dzięki też filmom na YouTubie, że to może być fajne, że okej, czasami jest to takie śmieszne i wesołe, ale generalnie jest to urocze, że to jest fajny klimat, że, no, że ci ludzie nic nikomu złego nie robią, tacy są, te kluby są czasami śmieszne, ale to jest cały czas pozytywne i że warto pójść Że to na jest mecz. sport cały czas, prawda? Tak. I warto pójść na mecz miejscowość obok, to cię nic nie kosztuje i fajnie spędzić czas i wiesz, zobaczyć coś nowego, doświadczyć coś nowego. Jednak te mecze ekstraklasy mają to do siebie. Ja teraz tak to postrzegam, że no oprócz tego, co widzisz na boisku, no to cały czas to jest to samo. To jest to samo miejsce. Przychodzisz na ten sam stadion. Często spotykasz na tych samych ludzi, bo twoi znajomi siedzą często obok ciebie. I to jest, no, okej, fajne, ale nie ma w tym jakiegoś takiego, wiesz, smaczku, nic się nie dzieje, coś nowego, poznajesz nowych ludzi i tak dalej. Grand hopping jest o tyle fajny, że też zmieniasz często miejsce, nie chodzisz na mecze tylko jednej drużyny, tylko ciągle coś odkrywasz. Ja to często mam tak, że jak jadę w jakieś nowe miejsce, to nawet nie sprawdzam, jak wygląda tam stadion i okolica. Przyjeżdżam, patrzę, a stadion jest położony w środku lasu, jest pięknie zielono i tak dalej. To jest coś dla mnie fantastycznego. Wow. Wiesz co, chociaż ja się zastanawiam przy obecnych możliwościach, może nie teraz obecnie w tym czasie, ale przy obecnych możliwościach oglądania, bycia kibicem, nie wiem, Barcelony, Realu, Manchesteru i możliwości oglądania, to mam wrażenie, że chodzenie po meczach Ekstraklasy to jest grand hoppingiem przy obecnym poziomie. Trochę Śmieję tak. się. Słuchaj, a taki najlepszy mecz twój albo najlepsza przygoda, jaką miałaś do tej pory, jeżeli chodzi o grand hopping i ewentualnie najgorsza albo najsmutniejsza, nie wiem, jakaś taka, która nie była pozytywna. Co, zawsze jest mi Wiem, że trudno. zawsze mówisz o pozytywnych rzeczach. Tak, no właśnie o tym od razu Ale może, pomyślałam. nie wiem, spadł deszcz i mecz się nie odbył, no to chociaż taką historię może jakąś masz. Ale zacznijmy od pozytywnej. Okej. Staram się też tego tak nie klasyfikować, bo też jestem na różnych meczach i różne rzeczy mnie potrafią zauroczyć. Czasami to jest po prostu fajny stadion, który jest taki totalnie oldschoolowy. Czasami najfajniejsze w całej historii są, najfajniejsi są ludzie. To są bardzo różne rzeczy i ciężko je porównywać. I w A takim pierwszym. zaskakujące, może lepiej to zmienię to pytanie na zaskakujące, może? Wiesz co, no, ciekawym meczem był właśnie ten mecz w tej C-klasie, jak pojechałam 300 kilometrów tam, bo przyjechałam do małej miejscowości Baranówka pod Krakowem, C-klasa, a okazało się, że oni świętowali wtedy, wydaje mi się, że historyczny awans do B-klasy, więc wielka rzecz. I na stadioniku takim małym, wręcz boisku z trybuną, spotkała mnie super atmosfera. Był młyn, w którym dużą część zajmowały dzieciaki, była oprawa, była pirotechnika. Po meczu było świętowanie, naprawdę w takim bardzo efektownym stylu. Więc to było coś uroczego, też byli fajni ludzie, wspaniały prezes, który inwestuje pieniądze w to, żeby chłopaki okolicy mogli grać w piłkę i też dzieciaki. Więc to było fajne, ale też ja lubię swoje historie i wyjazdy przez to, że poznaję tam fantastycznych ludzi i taką osobą, która była dla mnie najbardziej inspirująca, to akurat z pracy z PZPN-u jechałam na mecz do Wołczkowa, to zachodniopomorskie. Poznałam tam pana Jerzego Falkowskiego.
Miał chyba wtedy 77 lat, tak mi się wydaje, i był bramkarzem w A klasie. I oprócz tego, że naprawdę jego bronienie, interwencje i tak dalej robiły duże wrażenie, i myślę, że nie jeden 20-latek mógłby mu pozazdrościć talentu i kondycji, w jakiej w ogóle jest. On miał za sobą jakąś przeszłość też piłkarską. To był też fantastycznym człowiekiem i z tego wyjazdu udało mi się stworzyć tak wspaniały materiał, tak emocjonalny. Była to rozmowa z jego żoną, gdzie ona opowiadała, że pogodziła się z tym, że w jego życiu zawsze ta piłka nożna miała duże miejsce, ale ona to szanowała i respektowała, bo wiedziała, że to jest dla niego pasja. Więc to było takie wspaniałe doświadczenie. A ja to oglądałem. O, widzisz. No i jak wrażenia? Nie, no ja ci powiem, że to są, ja chyba nawet jakiś komentarz zostawiłem też pod tym filmem, naprawdę mi się takie coś podoba, nie? To widać tam tą pasję, to jest coś niesamowitego. A ja mam takie wrażenie, że przez to, że ta piłka tak się komercjalizuje, profesjonalizuje i tak dalej, to często nam tego brakuje, że często ci piłkarze są skupieni i faktycznie ta motywacja jest finansowa przede wszystkim, albo po prostu lansowanie się, pokazywanie się w Tak, nowym tak. składzie i tak dalej. A na tym najniższym poziomie, im niżej idziesz, okej, tam też się zdarzają takie sytuacje, że ta motywacja finansowa jest najważniejsza, ale tych takich pasjonatów, którzy robią to po prostu z zajawki, z pasji, jest więcej. Dlatego ja się tam bardzo komfortowo czuję. Nie wiem nawet, jak sobie pomyślę o pracy kiedyś może w profesjonalnym klubie, nie wiem, czy to nie byłaby rzecz, która by mnie irytowała i zniechęcała do tej pracy. Bo jeżeli ja przychodzę na mecz Okęcia albo na trening, i widzę tam chłopaków, którzy wrócili dopiero co z pracy, są zmęczeni i tak dalej, a jednak spotykamy się i grają gierkę i emocjonują się tym, nie odpuszczają nogi i tak dalej, to dla mnie to jest mega ładunek taki emocjonalny i takie, kurczę, mi się nie chce, a chłopakom oni przyjechali wszyscy zmęczeni i tak dalej i chcą trenować, więc to jest taka super motywacja i tak jak sobie pomyślę, to dla mnie chyba najważniejsze w piłce nożnej, najważniejsi są ludzie mimo wszystko. Lubię oglądać mecze, teraz zwłaszcza jako trenerka też lubię oglądać, bo staram się wyciągać z nich jak najwięcej. Natomiast jednak to ludzie, których spotykam, to jest najfajniejsza sprawa. No i spotykasz ich kibiców i zawodników, ale też coraz częściej właśnie na stadionach Grasshopperów. To też są fajni ludzie, bo dużo widzieli i też starają się realizować tą pasję. A ta pasja jest o tyle fajna, że wiesz, no ja jako nastolatka czy tam dwudziestokilkulatka to trafiłam jechać gdzieś PKS-em, pociągiem i tak dalej. Nie jest tak, że wsiadałam w auto wygodnie i sobie gdzieś jechałam, tylko faktycznie wstawałam o 5 rano, żeby wsiąść w PKS-a i jechać do jakiejś miejscowości i to było super, bo to była taka zajawka, że ciągle coś nowego doświadczałam i to mi się chyba najbardziej podobało. A coś z takich, może nie chcę powiedzieć negatywnych historii, ale coś, co się nie udało jednak? Nie wiem, naprawdę nic mi nie przychodzi teraz do głowy. No to Staram dobrze. Się przypomnieć, czy faktycznie kiedyś był jakiś mecz, że przyjechałam i był odwołany, ale wydaje mi się, że miałam to szczęście, a wydaje mi się, że jestem dosyć dużą szczęściarą, bo często się zdarza na niższych ligach, że gdzieś przyjeżdżasz i faktycznie się mecz nie odbywa. Miałam takie historie, jak sędziowałam, że przyjeżdżałam na mecz i okazywało się, że gospodarze nie dojechali i nie przyjadą, że napisali SMS-a, że jednak nie przyjadą, bo się nie zebrali. Albo grali gdzie indziej, coś takiego, że czasem tak, tak albo bywa, nie? Nie boiska, tak. A jakiś najdalszy wyjazd to był ten 300 kilometrów, czy gdzieś za granicę też jeździłaś, jak to wygląda? No, to chyba najdalszy to świeża sprawa, ta Australia. No tak, ale Australia chyba nie jest takim grand hoppingiem. Tak? Powiem, że tak, bo planowaliśmy ten wyjazd typowo pod mecze. Aha, okej, okay, dobra. Tak. To wiesz co, to zaraz przejdziemy do tego. A ty ogólnie jeszcze z jakimiś grandhopperami tak widywałaś się na meczach, miałaś jakieś kontakty, jak to wyglądało u ciebie, czy po prostu jeździłaś tam, gdzie raczej nikogo nie spotykałaś, chyba często się spotyka kogoś mimo wszystko na jakichś takich miejsca. Znaczy, bardzo często jest tak, że po prostu jedziesz gdzieś do jakiejś totalnej wiochy zabitej dechami i patrzysz, o, spotykasz, wiesz, innych co ty tu robisz? Tak, dokładnie. I okazuje się, że wiesz, w ciągu weekendu jest rozgrywanych 1000 meczów, a ty z tymi 3 osobami, innymi grandhopperami spotykasz się w jakiejś malutkiej wiosce. Więc to jest ciekawe i faktycznie często jest tak, że spotykasz kogoś, zwłaszcza jak są jakieś takie fajne mecze.
fajne dla nas, czyli ciekawe jakieś nazwy, albo stadion jest jakiś niesamowity, albo jest jakiś ważny mecz, bo gra drużyna najgorsza z przedostatnią, więc często się spotykamy spontanicznie. Natomiast też jest tak, że no, jesteśmy takim środowiskiem, które wydaje mi się, że się lubi i tak wzajemnie pozytywnie motywuje do tych wyjazdów, że czasami się po prostu zgadujemy na jakiś konkretny mecz. Ja też z kilkoma osobami gdzieś tam jechałam, też byłam kiedyś z chłopakami z Łodzi, na przykład pojechaliśmy do Pragi na kilka meczów, więc najpierw jeszcze zahaczyliśmy o Wisłę Kraków, a później pojechaliśmy sobie też jakimś autobusem do Czech, żeby zobaczyć kilka meczów, więc raczej jest i tak, natomiast więcej jest na spontanie. Ja teraz też bardziej spontanicznie planuję. Kiedyś miałam rozpiski 3 miesiące w przód. Teraz raczej jest tak, dobra, mam wolną sobotę, to dobra, to zrobię to i to, ale faktycznie no, to jest takie środowisko, które się wydaje mi się, że trzyma razem i wzajemnie motywuje. To przechodząc do twojego obecnego partnera, czyli bardzo znanego i utalentowanego komentatora i youtubera Adama Kotleszki, domyślam się, że połączyła was wspólna pasja. Powiedz mi właśnie, bo z tego, co gdzieś naśledziłem, widziałem, że byliście właśnie w Australii, to może opowiedz trochę o tym wypadzie do Australii, bo to też dosyć takie ciekawe miejsce na mapie piłkarskiej, na mapie świata. Jak tam ta podróż w ogóle przebiegała, bo widziałem, że sporo było piłkarskich wątków. Tak. Egzotyczna podróż na pewno. Z Adamem swoją drogą poznaliśmy się właśnie na Twitterze i nasza pierwsza konwersacja. Ja się starałam właśnie wow, kiedyś. Wow, Twitter łączy ludzi. Patrz, tak, że jednak Twitter tak. Nie jest taki zły wcale. Nie, nie mam jest. Wrażenie, że wiesz, że na tym Twitterze często niektórzy przechodzą swoje możliwości a propos takich negatywnych opinii czy w ogóle. Zależy, kogo obserwujesz. Ja uważam, że mój Twitter jest super, bo mam bardzo pozytywnych ludzi i jak czasami słyszę, że ludzie właśnie mówią, że Twitter jest taki fatalny i tak dalej. Ja nie wiem, ja jak mi się nie podoba to, co ktoś pisze, tego nie obserwuję, bo też nie chcę takich negatywnych emocji w swoim życiu. No ale właśnie, kiedyś postanowiłam, że przejdę tą całą naszą konwersację i zobaczę, jak w ogóle się zaczęła nasza znajomość. Znajomość zaczęła się tak, że to ja napisałam do Adama kilka lat temu, pytając go o link do transmisji właśnie meczu A-League. O. Więc ze względu na taki początek stwierdziliśmy, że jak już byliśmy razem, że musimy po prostu pojechać na mecz A-League, skoro to super. Nas połączyło. Świetnie. Oczywiście byliśmy na początku po prostu znajomymi z Twittera. Ja też bardzo dużo znajomych mam takich, których nigdy na oczy nie widziałam, a jesteśmy super znajomymi i po prostu ta relacja gdzieś się rozwijała. No i w pewnym momencie się spotkaliśmy w Warszawie i wyszło, że to jest to. No i w listopadzie udało nam się zrealizować. Dla Adama to była podróż życia, dla mnie tak samo, bo zawsze mi się marzyła Australia. No ale tak jak się wspomniałam przed chwilą, to był wyjazd planowany typowo pod mecze. Chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej meczów i to A-League. Też chcieliśmy zobaczyć mecz jakichś kobiet, bo ta piłka nożna kobiet właśnie w Australii jest fajnie, fajnie rozkręcona. No i udało się zobaczyć chyba łącznie 8 meczów, z czego 5, wydaje mi się, że to A-League, czyli męska najwyższa klasa rozgrywkowa. Zobaczyliśmy jeden mecz w turnieju, w którym grała drużyna polonijna. Zobaczyliśmy mecz kobiet, też z najwyższej klasy rozgrywkowej i zobaczyliśmy mecz reprezentacji kobiet. Grały Australijki z dziewczynami z Chile. Więc wydaje mi się, że całkiem solidny wyjazd. Warto było pokonać 35 tysięcy tam i z powrotem, żeby to zobaczyć. I no, tak jak się pytałeś mnie o najdalszy grand hopping, wydaje mi się, że to był mega grand hopping, bo my kupiliśmy bilety dopiero wtedy, kiedy sprawdziliśmy, że tych meczów jest faktycznie bardzo dużo i też w środku Australii zmienialiśmy miasta po to, żeby zobaczyć mecze ligowe. To faktycznie typowo pod mecze, bardzo tak, ciekawie. Fajnych rzeczy udało nam się też załatwić bilety za darmo, to była super sprawa. Ja napisałam do Federacji Australijskiej, do takiego Adama, który zajmuje się komunikacją, jest tam dyrektorem komunikacji. Zapytałam się, czy jest możliwość, żebyśmy dostali akredytacje medialne. Jaka jest w ogóle procedura? I to głównie chyba pytałam właśnie na ten mecz reprezentacji kobiet. A tam jest tak, że federacja jest odpowiedzialna też za ligę, więc w odpowiedzi na to Adam odesłał mi, nie pytając się mnie o nic, odesłał mi po prostu pliki PDF
Ja patrzę, a tam wszystkie bilety po prostu dla mnie i dla Super. nas. Świetnie. Raz, że finansowo nam się to fajnie opłaciło, a dwa, że też nie musieliśmy, wiesz, zgłaszać się do każdego klubu. Domyślam się, że to mogłoby być problematyczne, a tutaj nam wyszło to bardzo łatwo i sprawnie. Super, to chyba przygoda życia, co? Tak, tak, zdecydowanie. Jeszcze teraz czekamy na jakiś wyjazd do USA, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, ale to też jest takie fajne, bo to też ja lubię podróże, bo pokazują też podejście innych ludzi do piłki nożnej i ta piłka wydaje się, że jest taka sama wszędzie, no zasady są takie same, boiska są takie same i tak dalej, natomiast no możesz znaleźć bardzo dużo takich fajnych smaczków i wydaje mi się, że ta piłka mimo wszystko się różni, kibice są inni, podejście do niej jest inne i to fajnie też się kształtuje, jak doświadczasz takich różnych rzeczy. Z Adamem rozmawiać o czymś innym niż piłka nożna? Zdarza się. Zdarza się. Tak, ale rozumiem, że z 24 godzin, 23 godziny to są co najmniej piłka nożna. Tak. Słuchaj, wiesz co? Aha, miałem jeszcze jedno pytanie o twojego, o plan. Już pytałem w zasadzie ciebie, ale jeszcze takie bardzo formalne pytanie, które w zasadzie jest dosyć proste. Czy masz jakiegoś, albo miałaś ulubionego piłkarza i ulubioną drużynę? Tak, od dzieciaka właściwie. Pierwsza koszulka piłkarska, którą mam do dzisiaj. Oczywiście jest to taka typowo bazarowa koszulka za kilkadziesiąt złotych, o którą musiałam bardzo długo prosić moich rodziców, aż w końcu mi udało się kupić. Koszulka Michaela Owena, Liverpool. I to faktycznie był bardzo, bardzo... Aha, ty jesteś za Manchester Ja United. Manchester United, więc wiesz, no. Okay. Ale okej, już tu miałem tylu, wiesz, kibiców Liverpoolu i City, że dogadujesz. Okay. W każdym razie to była taka pierwsza moja koszulka i faktycznie no, często jest tak, że ta pierwsza koszulka determinuje twoje sympatie kibicowskie. Tak, i tak, ten tak. Liverpool dla mnie był zawsze najbardziej lubianym klubem. Natomiast powiem ci tak, że z czasem... Teraz, jak siedzę bardzo mocno w piłce amatorskiej, to już tak nie śledzę piłki profesjonalnej. Też nie mam na to wszystkiego tyle czasu, żeby być na bieżąco ze wszystkim. I teraz już mam chyba tylko ulubione kluby, takie z niższych lig, z którymi sympatyzuję. Wiem, że są tam fajni ludzie, że starają się robić coś z niczego, wiesz, przy małych budżetach i tak dalej. Ten Liverpool, wiadomo, zawsze będzie jakaś tam sympatia, natomiast, natomiast no, a są piłkarz fajniejsze jakiś? Kluby. To Owen, Owen. Tak jak koszulka. Aha, tak, koszulka, dobra, super. Wiesz co, przejdę jeszcze, bo mam tu kilka pytań dosłownie od osób, które gdzieś zdążyły te pytania zadać. Tu Marta z bloga Bazyliowy Mus zapytała, z którą drużyną kobiet najlepiej grało jej się w piłkę. Okej, okay. To może wyjaśnię, o co no mogło właśnie. Chodzić. Udało się stworzyć fajną inicjatywę dla dziewczyn w Warszawie, bo pewnego dnia stwierdziłam, że okej, okay, tu pracuję w piłce, tutaj trenuję, wszystko fajnie, ale tak w sumie to ja sama się nie ruszam i nie gram w piłkę i dawno nie grałam w piłkę, a chciałabym sobie pograć w piłkę, nie mam z kim. Stwierdziłam, że zarzucę temat na Twitterze, może są jakieś dziewczyny, które też by chciały pograć w piłkę. W teorii mogłabym się zgłosić do jakiegoś klubu i chodzić na treningi, natomiast no, ja wiele lat nie grałam w piłkę i bardzo źle bym się z tym czuła, bo raczej jestem ambitną osobą. Jakbym bardzo odstawała, to by było na mnie takie demotywujące. Więc stwierdziłam, że muszę sobie znaleźć po prostu osoby, które też nie grały dawno w piłkę albo nie grały w ogóle i grać tak czysto z pasji. Wiem, że dla mężczyzn to jest bardzo ciężkie do zrozumienia, bo... Jak mówię chłopakom, że można grać tak na luzie, że nieważne kto wygra i tak dalej, to oni mówią, to jest niemożliwe. Jak? Każdy mecz jest ważny. Ja widzę na swoim nie ma odpuszczania. Tak, z dziewczynami to się da zrobić i faktycznie zebrałam grupę na pierwszym treningu, chyba było nas około 20 dziewczyn, tak mi się wydaje. Większość z nich kompletnie nigdy nie grała w piłkę. Dziewczyny w wieku od 20 do 45 lat, tak jak mówię, na różnym poziomie zaawansowania i dzięki uprzejmości właśnie klubowi Okęcie Warszawa udało się zorganizować pierwszy trening. No i właśnie Marta dokładnie o to pyta. Grała ze mną w jednej drużynie i dla mnie fantastyczną sprawą było to, że ja starałam się nie strzelać, bo troszeczkę lepiej grałam niż pozostałe dziewczyny,
ale dawałam im tą ostatnią piłkę, żeby faktycznie one strzelały bramkę. I ta radość, która była w nich, że udało mi się strzelić bramkę, to jest niesamowite. Nigdy w życiu nie strzeliłam bramki. To było dla mnie coś fajne mega uczucie. Fantastycznego. Tak, i właśnie Marta między innymi strzeliła swoją pierwszą bramkę w życiu, a ja jej asystowałam. Wow, fajne. No to świetna przygoda. Wiesz co, no Macieju, to zapytał, to już chyba odpowiedziałeś o zejście z boiska Michała Mormula i jego, czy miał realny wpływ na wynik końcowy pani debiutu na stanowisku trenera pewnej wrocławskiej drużyny. Tak, to tutaj może też powiem, o co chodzi, bo chłopaki, właśnie Futboholik i jego przyjaciele z boiska zorganizowali fajny mecz towarzyski. To był Puchar Polski i ta, wiesz, pierwsza runda, w której mogą się zgłosić takie Tak, do drużyny. Ja kojarzę, no, tę sytuację. Dokładnie, więc zaprosili mnie do współpracy i poprosili, żebym została trenerką w tym meczu. Temat był o tyle trudny, że mieliśmy tylko jeden trening. Ja też z Warszawy, oni wszyscy z Wrocławia, spotkaliśmy się raz. Michał, właśnie Futboholik, bardzo mocno mi pomagał ze składem, bo też lepiej znał chłopaków. No, oni się częściej tam zorganizowali. No niestety w debiucie moim trenerskim w Pucharze Polski przegrałam 10-0. Trzeba się uczyć na, wiesz, na błędach, na doświadczenie, jakieś wyciągnąć wnioski, jest lepiej pewnie. No i właśnie Macieju bardzo szybko opuścił boisko, więc pewnie o to mu chodziło. Ale pretensji nie miał. Nie, nie, nie. Mieliśmy taką zasadę, że po prostu każdy musi zagrać, bo chodziło o zabawę i żeby każdy sobie mógł wystąpić w Pucharze Polski. Stąd też wynik. Jasne. SF Fajrant Kraków, znana pewnie ci drużyna. Kiedy zagościł nas na meczu, zapytali. Kiedy zagościsz u nich na meczu? No, to jest drużyna, która jest na mojej liście i muszę na pewno zobaczyć, bo mocno sympatyzuję. Też to jest fajny klub. Taka oddolna inicjatywa, która... To Dominik zresztą Szarek, nie? Tak, Tutaj. Jestem prezesem. Mam Tak, nadzieję, tak. że jest. Więc na pewno wpadnę. Na pewno. Mam nadzieję, że jak sytuacja się poprawi, to będę chciała jak najszybciej zawitać do Krakowa. Marcin Ryszka, z którym też miałem okazję porozmawiać właśnie live, pyta się, jak wspominasz wyjazd do niewidomych piłkarzy z Krakowa. Super wspominam. To dla mnie też było niesamowite doświadczenie. Tak jak mówiłam ci, że u nas w pracy też mam takie kanały społecznościowe, które nazywają się Piłka dla Wszystkich. Właśnie staramy się to właśnie pokazywać. No i dla mnie blind football jest super dyscypliną, która oddaje w ogóle to całe hasło. Super robotę chłopaki robią. To też jest mega doświadczenie. Ja starałam się strzelić karnego z zakrytymi oczami i nie było łatwo. Więc duży podziw i duży szacun, naprawdę samo prowadzenie piłki, jeżeli jej nie widzisz, masz zasłonięte oczy, to jest mega ciężka robota na treningach i naprawdę fajnie, że chłopaki nie tracą pasji. Czasami sobie myślę, że wiesz, nie chce ci się iść na trening, szukasz wymówek i tak dalej, a oni się organizują, jadą komunikacją, nie widząc i tak dalej, przyjeżdżają na stadion, przebierają się. Wiesz, tam niektórzy z nich nie są niewidomi, tylko słabiej widzą, więc pomagają, które skarpetki są tego samego koloru i tak dalej, ale no, to są fantastyczni ludzie i naprawdę dzięki takim rozgrywkom może złapać dużego powera. No zresztą, jak rozmawiałeś z Marcinem, to wiesz, że to hasło nie widząc przeszkód, to jest naprawdę w sedno i oni to oddają swoją postawą. Nie, no dla mnie, ja to mega podziwiam po prostu ich blind football i amp football, to dla mnie są mega kozacy, nie? Naprawdę podziwiam tych ludzi i dają mega kopa motywacyjnego. Pani Zuzo, bardzo Pani dziękuję. Było bardzo miło. Cieszę się, że nam się udało zrealizować tę rozmowę ostatecznie. Szkoda, że nie live, ale te pytania, które gdzieś się pojawiły, postarałem się Tobie zadać. Jak kiedyś będzie możliwość, to jeszcze po prostu zrobimy może kiedyś jakiegoś live'a. Zobaczymy, jak mówisz, może będziesz kiedyś na stanowisku dyrektorskim jakiegoś klubu, więc będzie więcej pytań. No cóż, ja wszystkim tym, którzy obejrzą tę rozmowę, oczywiście zachęcam do odwiedzania tutaj social media Zuzy, żebyście ją odnaleźli, bloga zwłaszcza, którego będzie reaktywowała. Dokładnie. No i co? No i chcę życzyć powodzenia. Dziękuję, to ja też podziękuję i podziękuję każdemu, komu będzie się chciało poświęcić czas, żeby posłuchać nas. No i zapraszam na mecze Okęcia, jak już wszystko wróci do normy. Wydaje mi się, że to jest fajny klub, którym można zobaczyć i fajnie spędzić czas.
zobaczyć mnie na ławce trenerskiej i zobaczyć, że kobieta też może być akceptowana w męskim zespole. No i przede wszystkim zachęcam wszystkich, żeby jak już się wszystko uspokoi, wyjść na boisko i pograć piłkę, bo często zapominamy o tym, ale to jest duża dawka takiej pozytywnej energii i fajna sprawa dla zdrowia, a naprawdę rekreacyjna gra też jest super. Super. Cóż, pozostań ze mną jeszcze, ja zatrzymam nagrywanie dosłownie i co, my się żegnamy, trzymajcie się, hej. A, dzięki.